Cześć, z tej strony Monika. Pomyślałam, że może dzisiaj nakręcę pierwszy swój tutorial i zrobimy wspólnie karteczkę z tej przecudnej kolekcji Carols in the Snow z Craft Outlook. I karteczka będzie dosyć prosta. Ja już sobie troszeczkę obmyśliłam, jak ona mniej więcej będzie wyglądała. Powycinałam sobie różne takie wycinanki, które są w... do kolekcji, tak jakby dodatkami, które można sobie samą wycinać, i są one tak pięknie, może tak to widać przy tym, pięknie wybrokacone. I jest jeden arkusz, który jest z samymi takimi poesencjami i listeczkami ostrokrzewu, a także jakimiś tam, nie wiem, anyżami. A drugi arkusz jest taki właśnie ze zwierzątkami. Tutaj będę taką sarenkę używała. Z takimi sarenkami, domkami i różnymi innymi dodatkami. Ja już sobie je wcześniej wycięłam, dlatego nie pokażę Wam całego arkusza. Bo ja już mam prawie wszystko powycinane tutaj, większość. I karteczka właśnie będzie z tej kolekcji. Tak sobie pomyślałam, że wybrałam sobie arkusze już z tej kolekcji. To będzie taki arkusz i taki. Użyję sobie do tego takiej koronki, znaczy serwetki. Jest moja chyba ulubiona serwetka, która po prostu była przeze mnie tak często używana, że zwróciła się chyba z 10 razy. I jest ona z Marian Design. O, teraz lepiej widać. Wspaniała jest. I także na tej serweteczce będziemy umieszczać sobie tą sarenkę. No oczywiście będą dodatki i tak dalej. Mam napisik, który już sobie wcześniej odbiłam ze stempelka. Bazę kartkową, która jest... Znaczy, sama ją wycinałam. Jest ona w miarach 13,5 na 13,5 cm. Papier kolorowy jest odpowiednio na 13 cm docięty i drugi jest troszeczkę mniejszy, ma 11,5 cm, a ten biały, który będzie pod nim, ma 12 cm. Także oczywiście używam Magica, nożyczki mam, chociaż już to pewnie nie będę ich używała. Mam też Distress zielony, troszeczkę potuszujemy sobie napis. I taką do obszarpywania brzegów, nie wiem jak to nazwać, taki nożyk ukryty. Co tutaj jeszcze mam? To chyba w zasadzie jest wszystko. Mam też troszeczkę takich gwiazdek. Gdzieś tam sobie je umieścimy w karteczce, nie wiem, w narożniku może. Przynajmniej tak zamierzam. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo wiadomo. Wszystkie robimy kartki, znaczy wszyscy, bo oczywiście nie jesteśmy tylko kobietami. Robimy kartki i tak naprawdę nigdy nie wiemy, jaki będzie końcowy efekt naszej pracy. Dobra, w takim razie zapraszam do zaczynania. Znaczy zaczynam ten tutorial, przepraszam, że się mylę, ale to jest mój pierwszy tutorial i się stresuję tym, że będę plotła głupoty. Czasami mi się to zdarzy. Ok, zatem może zaczniemy od początku, czyli od samej bazy. Okleimy ją papierem. Ja zawsze troszeczkę daję kleju na brzegi. Nie używam zwykle taśm klejących, jakoś tak nie są... niespecjalnie za nimi przepadam, używam ich raczej wtedy, gdy używam jakichś koronek, żeby ładnie ją, tą koronkę gdzieś tam podkleić, żeby jej nie było widać tych brzegów. A tak, to zwykle używam po prostu kleju. Wiadomo, my, skraperzy, nie potrafimy często żyć bez Magica. Chociaż niektórzy używają innych klejów. Zawsze najważniejsze jest to, żeby sobie w miarę równo przykleić papier na bazę. Żeby te krawędzie były tak mniej więcej te same odstępy miały. Ja zawsze każdą kolejną warstwę papieru robię pół centymetra mniejszą. No i wtedy taki 2,5 mm odstęp mi zostaje. Znaczy odstęp, te brzegi. Drugą warstwę, którą mam papier, to sobie odkładamy, będę naklejała
na to. I tutaj sobie troszeczkę delikatnie poszarpię. Ale nie jakoś tak bardzo, raczej tylko tak, żeby te brzegi były nie takie płaskie, a takie troszeczkę delikatnie odstające. Powinnam to też zrobić w tej, na tej poprzedniej kartce. No ale widzicie, stres i taki moja nieumiejętność mówienia samej do siebie sprawiły, że po prostu zwyczajnie o tym zapomniałam. No dobra, tu sobie delikatnie obszarpaliśmy. To teraz znowu smarujemy klejem. Oj. Właśnie. I znowu tak samo jak na bazie główny papier naklejaliśmy, tak samo ten z takim brzegiem sobie zostawiamy. Zawsze mam wrażenie, że jak robię ten mniejszy kwadrat, to zawsze jakoś mi tak krzywo wychodzi. Bazę zawsze mam prosto i ten pierwszy papier zawsze mam prosto docięty, a tutaj zawsze mam jakieś takie delikatne problemy. Gdzieś mi tam milimetr ucieka. Czyli mamy tak. Ten papier też jest bardzo fajny w takie kropeczki, jakby opuszony był śniegiem. Dobra, i teraz sobie odwracamy. I ja zawsze sobie tą drugą warstwę podklejam na birmacie. O, przepraszam, tu są jakieś życzenia z poprzedniej, no, które z błędem wydrukowałam, ale one, że tak powiem, są zaklejone, więc nie będzie nic widać. I w ten sposób sobie zaklejam, podklejam tutaj birmatą, żeby dodać troszeczkę trójwymiarowości. O, właśnie. Często używam takich skrawek. Akurat w tym przypadku chciałam troszeczkę większe kawałki użyć birmaty, żeby to tak długo nie trwało, ale często używam takich drobnych ścinek, jeżeli mam na to czas, bo jeżeli mi się na przykład spieszę, żeby komuś zrobić szybko kartkę, no to ciach, ciach i szybko duży element dotnę. Ale jeżeli mam więcej czasu, to sobie po prostu z małych elementów pod tymi małymi elementami podklejam w różnych miejscach, tak żeby po prostu je wykorzystywać, bo troszeczkę się tego gromadzi przez, jak się długo już skrapuje, to tych ścinek się gromadzi, a wiadomo, my jesteśmy dosyć oszczędne i wszystko sobie zbieramy, a potem nie wiemy, co mamy z tym robić, więc czasem przychodzi taki moment, że posegreguję wszystko i później zaczynam to używać. Tak samo jest z papierem wizytówkowym. No, jak się wycinało bazy z kartek A4, to zawsze zostawał taki 8 czy 9 cm długi pasek. No i tych pasków naprawdę całkiem sporo można było sobie uzbierać. No i ja też mam całkiem dużo tego. Aż w końcu stwierdziłam, że kupiłam po prostu papier w wymiarze A3 i z jednego arkusza wychodzą mi trzy bazy i praktycznie zostaje maleńki ścinek. I to jest lepsze wyjście, bo wszystko zużywam i nie mam. Teraz sobie to przykleję tutaj. W sposób, tak żeby też zostawał ten równy w miarę ten brzeg. Też się staram tak patrzeć w telefonie, czy naklejam równo. Inaczej wiadomo, to wygląda jak sobie patrzymy poza telefonem, który nagrywa, inaczej to w telefonie może wyglądać. Dobra, i teraz tak, to sobie odkładam na boczek. Teraz użyjemy tej serwetki. Ona jest tak, zrobiłam ją troszeczkę na takiej piance, żeby ładnie się wyembosowały to, co powinno być wyembosowane. Dobra, przekręcam ją na drugą stronę i mam tutaj dwa takie z birmaty wycięte kółka. Jedno kółko podkleję na lewej stronie, tutaj w tym miejscu, tak żeby nadać też tej trójwymiarowości. I mam jeszcze drugie kółko, które będzie naklejone na serwetce w tym miejscu i jest to też wycięte z zielonego papieru, też z arkusza Craft O'Clock. I właśnie przewracamy na drugą stronę i tutaj też przykleimy drugi kartonik. On jest tam około 1,5 mm. Tak myślę, może być trochę mniej. Klejamy.
Teraz odkładam tak na bok, biorę swoją bazę i tutaj smaruję bilmatę. Będziemy ją przyklejać w ten sposób. U nas troszeczkę mi się kartka przybrudziła, ale to nic nie szkodzi. W ten sposób będzie na samiutkim środku równo naklejona. Mam nadzieję, że mi się to równo uda. No, zwykle się udaje. Dobra, okej, może być. Teraz weźmiemy to kółko wycięte. Ja sobie tak postanowiłam, że ten wzorek będę miała tutaj o na dole, bo na tym kółku będzie przyklejona ta sarenka. Specjalnie wycięłam takim zielonym papierze, no wiadomo, bo sarenki no, kojarzą się nam z lasem i z naturą, więc niech będzie na zielonym tle. Będzie bardziej tak naturalnie. Starać się to muszę o tak w miarę sobie prosto przykleić. W ten sposób. Teraz przejdziemy do podklejenia tej sarenki, a jeszcze do tego użyję kosteczek 3D. Ja sobie wymyśliłam, że ta sarenka będzie miała tą fajniutką, świecącą kokardkę przyklejoną tutaj o w tym miejscu. Więc sobie to teraz przykleję. Świetnie to będzie wyglądało, taka już będzie świąteczna ozdobiona. I teraz na sarence. Sarenka będzie w tym miejscu o tak przyklejona, więc musimy teraz ją troszeczkę popodklejać kosteczkami 3D. Ja tych kosteczek troszeczkę tutaj sobie przyklejam. Chociaż wiecie, co wam powiem? Ostatnio są jakieś problemy z tymi kosteczkami. Zawsze takie z DP Crafta kupowałam. I o ile te 3 mm są jeszcze całkiem w miarę, to te 2 mm są po prostu tragiczne. Większość z nich idzie do kosza. Nie da się w ogóle ich czasami oderwać, a nawet jeżeli się uda, to ciężko jest zerwać tą folię, która jest na zewnątrz, na tej drugiej stronie. I większość z nich właśnie ląduje w koszu. I mam po prostu taką awersję, że albo kupuję te 3 mm, albo kupuję jakieś inne. I zawsze się staram, po prostu kupuję po jednym opakowaniu, żeby sprawdzić, z jakiej to jest firmy, czy one się będą nadawały w ogóle. Nie wiem, czy też macie takie doświadczenie. Jak tak, to piszcie. Tutaj sobie przetnę. Te nóżki są szczuplutkie, chudziutkie. I sobie, o, nie wiem, czy widzicie, żeby tutaj przykleić sarenki. O, nie trafiłam. Każdą nogę po kolei. Ła! Jak patrzę sobie w telefon, to mi to nie wychodzi. Może już tyle wystarczy. Zawsze to dociskam i odrywam. Zawsze po każdej pracy, mimo że sprzątam sobie z biurka swoje miejsce pracy, to zawsze wszędzie, jak rano wstaję, to dopiero zaczynam zauważać, że wszędzie jest pełno tych kwadracików z kosteczek. One się po prostu przyklejają do rękawów, później gdzieś spadają i tak. Czasami nawet w łóżku mam. Nie wiem jakim cudem, ale tam trafiają. Ale domyślam się, że wszystkie tak mam. Jeszcze kilka. Super. I teraz tak w miarę na środeczku muszę ją tutaj przykleić. Nie wiem, czy jest prosto, ale wydaje mi się, że chyba jest. Spójrzcie, jak już to fajnie wygląda. Nawet nie ma żadnych kwiatuszków, jest prosta kartka, a tak też mogłoby być, wystarczyłby jakiś napis na dole.
I teraz tak, teraz sobie troszeczkę przytuszujemy napis. Mam Distress Shabby Shooters. Jakoś tak mniej więcej on się nazywa. Sobie delikatnie, ja zawsze sobie z drugiej strony nadmiar zbieram i sobie delikatnie przytuszuję. Będzie on troszeczkę bardziej pasował do całej kartki. Będzie miał taki delikatny zielony kolorek. Lubię jakoś tak tuszować napisy, które są na białym papierze. Jakoś takie bardziej spójne się wydają z całą kartką. Nie wiem, czy wy też tak robicie. Pamiętam, że jak kupiłam swój pierwszy Distress, ojej, no wszystko tuszowałam, wszystko, wszystko, co tylko mogłam. Niestety te prace wcale nie wyglądały tak dobrze przez to. No bo wiadomo, wszystko trzeba robić z miarem. No, a jednak... O, jeszcze trochę tutaj gdzieś sobie zrobię. No ale później już troszeczkę stonowałam, potem dokupowałam inne kolory. Nie mam ich dużo, ale... Ale jest wystarczająco te podstawowe kolory. Szczególnie do robienia kwiatków z Famiraną. Sprawdzę sobie, czy ja kartkę dobrze w ogóle zrobiłam. A. O, jest super. I ten napis sobie umieścimy z tej strony. Też go podkleję na kosteczkach. Odkleiły mi się. No dobra. Nie, ten nie. Dobre. Może sobie tutaj ten kawałek przykleję. No chyba wystarczy, sprawdzimy. O, super. Napis nie jest zbyt długi. Bo tu jest dosyć krótko obcięty, ale postaram się tak przyklejać jakieś kwiatki i ozdoby, żeby go, że tak powiem, nie było tego widać. Ja zawsze troszeczkę chcę, robię tak, żeby troszeczkę tutaj chociażby delikatnie było widać papier pod spodem. Jakoś tak nie lubię zakrywać tej krawędzi tutaj. Dobra, i tutaj mamy teraz jakieś takie kwiatuszki, musimy sobie coś z tego wybrać. Może anysz. O, to byłoby też całkiem fajne. Taką gałązkę. Nie wiem, może taką błękitną. Tą poesencję. No zobaczymy. O, szyszka byłaby fajna też. Gdzieś tu kiedyś nawet choinkę widziałam. O, jest też choinka. Zobaczymy. Myślę, że to można byłoby tutaj sobie w tym miejscu nakleić. Nie byłoby tego widać. Zakleiłoby nam to miejsce. Może w tą stronę. Zakleiłoby troszeczkę. No nie wiem. O, w ten sposób może to zrobię. Zaklei nam troszeczkę tutaj tą końcówkę tego napisu. Dobrze, tutaj przykleję. Oj, coś mi się tu przykleiło. I nie chce się odkleić. Okej. Okay. Tutaj myślę, że posmaruję troszeczkę. Tu odkleję. Jakoś tak trzeba by to troszeczkę zrobić, żeby tą... A, przykryjemy trochę tą nogę sarenki. No, zrobiliśmy to tak, żeby... O, napisu nie zakryć. Czy ten kwiatek nie będzie za duży? Co myślicie? Może jakiś mniejszy mam? Ten na pewno nie jest mniejszy. No dobra, to on będzie sobie gdzieś tutaj umieszczony, ale jeszcze pod spodem umieścimy tą gałązkę.
Troszeczkę mnie tu wystaje kwadracik, ale to nie problem. Tak jakoś, żeby... O! To było umieszczone. To będzie tak, więc tu jeszcze musiałabym gdzieś jakiś... A może... O, to będzie super. Gdzie bym chciała jeszcze umieścić tą, no tak nie bardzo, może chociaż szyszkę gdzieś tutaj, może tak, może troszeczkę ją nagnę, wtedy ona będzie tak sobie odstawała delikatnie, w ten sposób. A teraz chyba jednak muszę już przykleić, o jakoś tak. I co myślicie? Będzie dobrze? Tu jeszcze bym gdzieś mały listek podkleiła. Może tym razem klejem. To będzie się miał do czego przykleić. A tu pomyślimy, może to tak przykleję. W ten sposób przykleimy. Myślę, że sama kartka nie jest jakaś skomplikowana. Prawie wszystko poza napisem i serwetką i tym kołem. Znaczy no napis. Napis można sobie jakoś tam wydrukować. Ale że większość można wyciąć z kolekcji. Nie potrzeba nawet by wykrojników. Można byłoby mieć jakąś taką serwetkę, jak czasami się używa do podfiliżanki, na przykład pod spód koło, też można byłoby spróbować samemu wyciąć, więc myślę, że bez wykrojników też można byłoby sobie taką karteczkę zrobić. O, super, spójrzcie, co myślicie o tym, takiej kompozycji. Chciałam gdzieś ten anysz wsadzić, ale że tak powiem, troszkę nie bardzo mi się on tutaj... Nie, to mi się nie podoba. Raczej nie lubię tak bardzo napchanych. Nie, to mi się nie podoba. No dobra, to może wystarczy na razie tych dodatków. Mam tutaj też te gwiazdeczki, o które wam wcześniej pokazywałam. Pomyślałam, że może przykleimy je tutaj w tym narożniku. Coś niepotrzebne. Tutaj. Ja tak czasami lubię. Jak z jednej strony mam kompozycję, to z drugiej strony sobie umieszczam jakieś tam elementy, albo kryształki, albo właśnie jakieś takie gwiazdki, w zależności co robię. Czasami często też jest to kokardka. Mam też te gwiazdeczki w różnych wielkościach, więc to bardzo dobrze wygląda wtedy. Bo są i większe, i mniejsze, i tak jakoś. No, tak mi fajnie wygląda po prostu. Może teraz parę tych mniejszych użyję. Gdzieś tutaj sobie. Trzeba zawsze je przycisnąć, żeby się tak... O. Trzymały. Najgorzej się klei te maleństwa. Ciężko to złapać. Się odkleję. Może jeszcze jakaś malutka. Nie wiem, czy jest taka, ale chyba nie. Chyba jeszcze najmniejsze przykleiło. No, wiecie co? Może wystarczy już teraz. Dobra, wiecie co? Myślę, że to już koniec tak naprawdę całej tej kartki.
Moim zdaniem fajnie wygląda, natomiast wy to ocenicie oglądając ten filmik. Możecie się przyjrzeć troszeczkę jeszcze z bliska. Zobaczcie, no super po prostu efekt jest. Wow, tych wybrokaconych elementów. Także no, to był mój właśnie pierwszy tutorial. Mam nadzieję, że nie było aż tak źle i że jak go wrzucę do internetu, że będzie wszystko działało. No i mam nadzieję, że jeżeli będzie wszystko ok, to może nie będzie to ostatni tutorial i coś jeszcze wrzucę. Także no, może kogoś z Was zainspirowałam, co będzie mnie bardzo cieszyło. Karteczka na pewno zostanie do kogoś, komuś wręczona przed świętami. No może niekoniecznie wysłana, chociaż do wysłania jest bardzo, bardzo dobra, bo jest płaska. Więc myślę, że nie byłoby problemu i w kopertę jej zapakować. I jak sami widzicie, właśnie no, z jednej kolekcji tak naprawdę i arkusza dodatków można zrobić naprawdę fajną kartkę. Nawet gdybyśmy nie mieli tych wykrojników, to moglibyśmy sobie jakoś poradzić. Coś tam wyciąć, odrysować od szklanki. No, różne są możliwości. Kwestia tylko naszej wyobraźni. No ale jak się chce, to można wszystko. Dobra. W takim razie ja dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Wam się ten tutorial podobał i że może chociaż troszeczkę będzie przydatny. W takim razie żegnam się. Pa!